który album w Z na punkcie muzyki w Radiu Z. Jak tu połączyć tę piosenkę z faktem, który za chwilę się stanie na antenie? Może powiem, że piosenka, którą usłyszycie po raz pierwszy za moment, mam nadzieję, też jest tam i halleluja, jest chór, jest też radość, tak mi się wydaje. Sylwia Grzeszczak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Sylwia, kopę lat, dawno się nie widzieliśmy. Dokładnie, chociaż słyszymy się przez telefon. Jak tam w Poznaniu, zima? O, jest zima, rano wstałam i za oknem było bardzo dużo śniegu. Teraz niestety stopniał, ale czekam na kolejną porcję. Może będzie po prostu Boże Narodzenie na Wielkanoc. Dobra, niech wam będzie tym, co lubicie, śnieg. Jeszcze te chwile, nacieszcie się tym faktem, bo za chwilę już i tak będzie wiosna. Sylwia, dziękujemy bardzo w imieniu twoich fanów, dziękuję bardzo za nową piosenkę. Tak naprawdę to będzie za chwilę premiera, zaraz ją usłyszymy. Jestem trochę zaskoczony. Sound and Grace wprawdzie jest teraz, powiedzmy, oni mają swoje 5 minut i to brzmienie to jest takie nowoczesne brzmienie, chociaż odnoszę wrażenie, że w połowie poprzedniej dekady mniej więcej była moda na coś podobnego, ale to teraz wraca udoskonalone jeszcze bardziej. Powiedz coś więcej o piosence, którą za chwilę usłyszymy. Piosenka tak naprawdę powstała już jakiś czas temu, ponieważ ona znalazła się na płycie Komponując Siebie, mojej drugiej solowej płycie. Tworząc w studiu tak naprawdę nowe utwory, cały czas chodził za mną ten utwór i tak naprawdę fani pytali o tę piosenkę, czy ona zostanie singlem, czy nie. No i wyparła te nowsze kawałki, moje tutaj utwory i tak się okazało, że właśnie po prostu trafiła do radia. No i bardzo dobrze i za chwilę usłyszymy ją w fajnej wersji, mam nadzieję. Dokładnie, z gościnnym udziałem chóru San Andreas. Czyli rozumiem, że rzecz jest na razie singlowa i na większy materiał musimy jeszcze trochę poczekać. No na razie tworzę kolejne utwory, już są pierwsze na kolejną płytę i zobaczymy. No dobra, to w takim razie uzbrajamy się w cierpliwość. Ja wiem z doświadczenia, że nie ma co naciskać na artystów, tylko trzeba czekać, aż dadzą nam swoje owoce, wiesz, to wtedy, no wtedy tak są bardziej szczere, takie fajniejsze są wtedy. Sylwia, dziękuję ci bardzo za rozmowę, fajnie było porozmawiać. Wesołych świąt ci oczywiście i ci twoim bardzo bliskim dziękuję. Życzę. Również wzajemnie dla wszystkich, dużo zdrowia przede wszystkim. No i przy okazji zachęcam, bo piosenka będzie propozycją do listy przebojów Radia Z w najbliższą sobotę, więc ty też możesz, jeżeli mogę cię o to prosić, jakoś zachęcić słuchaczy, swoich fanów, żeby głosowali na ten utwór. W sobotę go zagram jako propozycję, a teraz premiera. Powiedz jeszcze, jak jest tytułem. Kiedy tylko? Spojrzę. Kiedy tylko spojrzę, to premiera. Sylwia Grzeszczak, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Pa.
tak jakby.